Dzisiaj taki tytuł. 40 twarzy mężczyzny, który krzyczy: szukam kobiety opcji, mam dla niej ochłapy. Zapnij pasy, bo może to być o tobie. Zatem, jeśli jesteś kochanką zdradzoną lub innej nierównej relacji i masz wrażenie, jakbyś stąpała i poruszała się po ruchomych piaskach, im bardziej chcesz, żeby coś się rozwiązało, do czegoś to brnęło, do tego, co jest wyrazem zdrowej relacji, tym bardziej wszystko jest niepewne i się zapada. Ale bo to ty wkładasz swoją energię w tą relację w nadmiarze. Jeśli to jest o tobie, to dzisiaj powiem ci, jak rozpoznać mężczyznę, który będzie mieć w ofercie ochłapy, a ty postawisz siebie w roli opcji, a nie priorytety. Aż 40 wskaźników, 40 zachowań. Ty wnioski wyciągniesz sama. Zapinamy pasy. Pierwsze zachowanie. On raz pojawia się, raz znika i jest niestabilny. To się bardzo często dzieje w nierównych relacjach, szczególnie kochanki tego doświadczają, kiedy jest ta niepewność. On kłamie również, żeby się spotkać z tobą, no bo na przykład jesteś kochanką. Więc kochanko, jeśli jesteś kochanką, to pamiętaj, mężczyzna, z którym się spotykasz, czy też jeśli ty jesteś mężczyzną wolnym, a spotykasz się z żonatą kobietą, to jest osoba, która ma teraz w swojej ofercie kłamstwo. Nie mówię o powodach, tam są różne głębsze. Mówię teraz tylko i wyłącznie o zachowaniach, jak to się przejawia na zewnątrz. Mężczyzna, który sam nie wie, czego chce w swoim życiu, kim jest, pogubiony. Do takich pogubionych można na przykład zaliczyć mężczyzn, którzy dość niedawno się rozstali, są w trakcie rozwodu, mają nieuporządkowane swoje życie emocjonalne, a ty się tam pchasz. On ma w tym momencie, może to i dobry człowiek, ale tak naprawdę niewiele ci do zaoferowania, ma ochłapy, ma do zaoferowania swój wewnętrzny chaos i bałagan, z którym się jeszcze nie uporał. Mężczyzna, który ucieka w stały sposób, ja nie mówię, że to jest, że tak powiem, ucieczka, to też jest pewna taka sposób na ochronę i obronę, ale jeśli jest to stałe i powtarzalne zachowanie, kiedy mężczyzna ucieka w trudnych, stresowych momentach i unika konfrontowania się ze sprawami, to oznacza, że jest mężczyzną dosyć niskiej jakości, czy przejawia zachowanie o niskiej jakości i będzie miał w ofercie ochłapy dla ciebie, bo nie skonfrontuje się z trudnymi sprawami, które być może sam naważył, to często dotyczy właśnie mężczyzn zdradzających. Kolejne, umawia się z tobą na ostatnią chwilę. No właśnie, na przykład dzwoni w piątek po dłuższym czasie niewidzenia, mówi: słuchaj, wpadnę do ciebie, przyjadę, będę tutaj przelotem wieczorem, żeby cię przelecieć, kochanko. Wpada, kiedy to jemu pasuje. Nie robi z tobą planów na przyszłość i do przodu. Właśnie to jest takie wszystko nagle, w ostatniej chwili, tak się pojawia, kiedy może, kiedy chce, kiedy to jemu pasuje, kiedy ty się mu przypomnisz w głowie. Nie zaprasza cię do restauracji, ale za to chętnie pozwala się obsługiwać. Przyjedzie do ciebie na kolacyjkę, dasz mu jedzenie, no i wiadomo, seksik, ale nie jesteś tą, którą się zaprasza, z którą się wychodzi, o którą się gdzieś tam stara, w takim rozumieniu, że to on ci chce teraz zaimponować, na przykład albo gotując samemu, mówię o takiej rzeczy, albo zapraszając cię gdzieś na dobre, na przykład wyjście do restauracji. Odwołuje spotkania, bo nagle wiele rzeczy staje się ważniejszych. Skraca spotkania z tobą, to on skraca spotkania, to on mówi, że już teraz musi coś załatwić, iść gdzieś. Nie ty, tylko właśnie on jest, przynajmniej no, mówię co do większości takich zachowań, jakby w większej ilości on w ten sposób to przejawia. Rzadko się kontaktuje. No właśnie, czyli to jest taki na przykład, szuka takiej sobie friend with benefits, a ty myślisz, że to miłość. A często w kontakcie chodzi o seks. Wysyła tak zwane gówno SMS-y, tak? Czyli nic nieznaczące, typu tęsknię za tobą, oj, bardzo bym się z tobą spotkał, bardzo bym cię pragnął, bardzo bym chciał się z tobą zobaczyć, och, jak mi źle bez ciebie. Tylko za tym nie idą żadne konkretne działania. Kolejny wskaźnik, który jest bardzo mocny, i ja o tym bardzo mówię jako takim kluczowym wskaźniku w ogóle na nierówną relację. Masz poczucie, że to ty dajesz z siebie więcej, właśnie zaangażowania, czasu, energii w to wszystko. To jest jakby jeden z bardziej kluczowych wskaźników, że ta relacja jest nierówna. Czy w roli kochanki, czy w roli zdradzonej, że to ty się bardziej starasz teraz, żeby to wszystko odbudować, czy w roli jakiejkolwiek innej relacji. Kolejne, no to już jest wskaźnik po prostu mega, tylko kobiety nie chcą na to patrzeć.
Czyny i słowa nie pokrywają się. To są dwie różne, zupełnie nie mające nic ze sobą wspólnego planety. Mówi ci, że cię kocha, ale cię zdradza. Mówi, że cię kocha i chce z tobą być do końca życia, ale nie zrobił ani jednego konkretnego ruchu w tej sprawie, na przykład zamykając swoją starą relację. To jest dwie różne po prostu planety, dwie różne odległości. Co zrobić? Uciekaj, koniec, kropka, zakończ to. Szuka winnych w swojej sytuacji poza sobą. O właśnie, tutaj prezentowanie roli ofiary, tak? Ja rozumiem, ludzie są w różnych traumach, ale jeśli długotrwale, cały czas, na przykład widzi, że ten mężczyzna ciągle opowiada, że coś się stało przez kogoś, że w jego życiu to było tyle przeszkód, że ktoś mu stał na przeszkodzie, coś mu stoi na przeszkodzie, ktoś mu stoi na przeszkodzie, czegoś się nie da, przez kogoś coś się stało i w ogóle to przez na przykład tą tak zwaną, w cudzysłowie, złą żonę albo złego szefa, albo ktoś mu tam w czymś zaszkodził i rzuca kłody pod nogi, łącznie z tym, że rzuca mu system i państwo, to znaczy, że ten facet, i nawet jeśli mówi z poziomu ofiary i szuka winnych swojej rozmaitej sytuacji poza sobą, to on ci rokuje raczej na człowieka, który będzie od ciebie czerpał, brał, niewiele będzie dawał, albo będzie to nieudolne i będzie ciągle w roli ofiary i nie będzie miał dużo w ofercie dla ciebie. Tak, to jest bardzo rozpoznawalne w języku. Narzekacz, stękacz, malkontent, szukający winnych w całym systemie, poza sobą, taka ofiara. Nie potrafi, nie tworzy z tobą dalszych planów. Niby jesteście razem, ale jak zaczynasz pytać, no słuchaj, no to co z nami dalej, no to zobaczymy jakoś, kiedyś coś, te wskaźniki, o których ja już mówiłam w kilku innych filmach, te niedopowiedziane określenia czasu, jakoś, ktoś, ale to nie ja, coś się kiedyś, jakoś w najbliższym czasie, w najdalszym czasie, za jakiś czas oznacza nigdy, nie wiem, nie jestem tym zajęty, nie wiem być może co powiedzieć naprawdę, co czuję, tak? To są pewnego typu, tego typu wskaźniki. Z siebie robi tajemnicę. No właśnie, nie znasz ani jego przyjaciół i rodziny po dłuższym czasie znajomości. Oczywiście, jeśli chodzi o kochankę, bardzo często no to jest zaszyte, że tak powiem, w tą rolę, kiedy to ty jesteś tutaj po prostu wstydem i kimś, kogo się chowa i unika, a unika się publicznego pokazywania, no przynajmniej co do zasady. Natomiast też robi, jeśli jesteś na przykład w oficjalnej relacji, niby, ale nie znasz jego znajomych, nie znasz jego przyjaciół, a co gorsza, może on wcale nie ma takiego grona serdecznych znajomych, przyjaciół, nie znasz rodziny po dłuższym czasie znajomości, tak? Ja nie mówię, że w pierwszym tygodniu, czy dwóch, czy miesiącu nawet masz wszystkich jego znajomych poznawać, ale raczej właśnie, no, na przykład już po roku, czy pół roku, ty nikogo nie znasz, nigdzie nie bywacie po jego stronie. W obliczu konfliktu nie staje za tobą, na przykład wobec własnej rodziny, tak? Chowa głowę w piasek, właściwie ty sobie w jakimś tam konflikcie musisz radzić sama. On najwyżej będzie unikał, uciekał i starał się wszystko pozamiatać pod dywan. To jesteś trochę tutaj, no, no nie jest on w roli mężczyzny, przy którym możesz się czuć bezpiecznie, tylko jest właśnie w roli takiego trochę punktatorskiego mężczyzny, który boi się pokazać, kim jest, kim ty dla niego jesteś, boi się pokazać swoją moc, czy w ogóle jej nie ma, nie pokazuje, będzie się układał, byle tylko nie zaszkodzić, bo na przykład mamusia będzie niezadowolona. Tak jak tam jeszcze będzie wchodziła w grę mamusia, to naprawdę jest bardzo czerwona flaga. Ma wysokie standardy wobec ciebie, a nie siebie. No, słuchaj, na czym to mianowicie może polegać? Mi się przypomina taki mem, kiedy leży taki rozwalony, tłusty facet, który z puszką piwa, bebzą wywalony, i no i widać, że w telewizji leci jakieś tam wybory Miss, i siedzi taki rozwalony. No, ta ma za dużą dupę, ta nie taki nos, tej to bym nawet nie chciał, bo ma krzywy zgryz. Otóż tak, popatrz sobie, jak to wygląda właśnie u ciebie, jak to jest z wymogami względem ciebie, a to, co on sobą pokazuje, również na przykład pod kątem wyglądu, jakby to chciał, żebyś ty wyglądała, a jak on na przykład sam. To mówię niby drobne sprawy, ale popatrz sobie jeszcze jego standardy wobec ciebie, jaka ty powinnaś być i lista roszczeń, jak się powinna zachowywać kobieta, a co on realnie sobą reprezentuje również w jakiejkolwiek sferze. Zobacz, bardzo skorelowany z tym oczywiście, krytykuje cię sam, bardzo niewiele robi. Spóźnia się notorycznie. Ja nie mówię tak, ludzie się spóźniają, to się czasem dzieje, ale kiedy jest to po prostu zachowanie takie notoryczne, bez przeproszenia, bez, no, bez powiedzenia, co się stało, bez wyjaśnienia, bez uprzedzenia,
No to raczej jest słabo. Niby drobna rzecz, ale to w takich małych rzeczach pokazuje się jakby realna często intencja tej osoby względem ciebie, czy jego realny stan, co on, taki człowiek, ma w ofercie. Nie dotrzymuje słowa. No właśnie, tak, cokolwiek ci obieca, no to ci obieca, tak? Po prostu powie coś, powie, żebyś była zadowolona. Ja kiedyś słyszałam od takiego mężczyzny, no mówiłem, żeby on jej nie było przykro, tak? Obiecywał coś, czego nawet nie zamierza spełnić. I po prostu popatrz sobie, nawet wypisz czarno na białym, ile obietnic w przeciągu na przykład ostatnich 2 miesięcy czy 3, jakimkolwiek tam czasie. Tak wiesz, czarno na białym sobie wypisz, co obiecał i co się z tego wydarzyło, jakie słowa dotrzymał. I zakładam, że nie były to obietnice, kiedy miał na twoją cześć wejść na Mount Everest w klapkach, tak? To nie o to chodzi, chodzi o zwykłe ludzkie, naturalne, męskie zachowania, łącznie z tym, że miał cię gdzieś zabrać, gdzieś mieliście pojechać, coś obiecał zorganizować i tak się nie zdarzyło. Ma ciągłe wymówki, dlaczego nie może coś zrobić, czyli ma wytłumaczenie, szuka problemów na każde rozwiązanie. O, też bym to tak powiedziała. Na przykład ciągle coś mu się nie udaje i dlaczego coś, czegoś nie można zrobić, czegoś rozwiązać, do czegoś dojść. Popatrz sobie, bo to są dosyć takie znaczące znaki, że ten mężczyzna stoi bardzo w swojej słabej sile, dlaczego coś, i ciągle mówi, czemu coś nie da rady, ale nie szuka rozwiązań, bo on, jak nie szuka rozwiązań w swoim życiu, tak wobec ciebie też tych rozwiązań nie będzie szukał, tak? On stoi w roli znowu biernego chłopca. Drogie kochanki, no tutaj wy jesteście klasykiem gatunku, tak? On ciągle będzie miał wymówki, bo dzieci, bo żona zła, bo rodzina coś powie, bo on teraz nie może, bo są imieniny cioci Krysi, no i wszyscy muszą się stawić na tych imieninach. Wiadomo, no tutaj kochanka jest akurat klasykiem łykania wszystkich wymówek, które serwuje, no ale to jest, że tak powiem, zaszyte w tą rolę, tak? Nie proponuje żadnej pomocy. W gruncie rzeczy niby z nim jesteś, ale i tak w większości spraw musisz sobie radzić sama albo bardzo wyraźnie mówić, czego chcesz. Albo sama boisz się prosić go o pomoc, bo w gruncie rzeczy masz takie poczucie, że jak go poprosisz o pomoc, to tutaj mogą się pojawiać dwie dynamiki, że no, po prostu jest tak nie jest zainteresowany tobą i twoim dobrem, albo że boisz się, że on ci odmówi i no i nie chcesz się z tym skonfrontować, albo też masz taki syndrom Zosi Samosi, że sobie poradzisz sama, żeby potem niewiele z siebie dać, ale to jest temat jakby, żeby nie przyjmować od mężczyzny, bo wtedy czujesz się bezpieczna, ale to jest temat na inną bajkę. Ja mówię o tym, że ty się obawiasz, że po prostu on ci nie pomoże, że będzie ci kazał radzić sobie sama. Korzysta z ciebie finansowo. Na przykład takie notoryczne płacenie pół na pół sugeruje bycie sponsorowanym. Ja znam całą masę kobiet, słuchajcie, moich klientek. Na ogół są to kobiety dobrze wykształcone, dobrze radzące sobie właśnie w dziedzinie zawodowej, tak? Czy prowadzące własne firmy, czy będące ekspertkami w swojej dziedzinie, nie wiem, lekarki, stomatolożki, prawniczki, czy właśnie właścicielki jakichś firm, czy kobiety na wysokich stanowiskach i bardzo często wchodzą i zgadzają się na relacje z mężczyzną, którego tak naprawdę sponsorują. To on się do nich wbija, wprowadza na przykład z jedną siateczką z Ikei, z jedną reklamówką i no może ledwo dzieli rachunki pół na pół za jedzenie, albo nawet nie, to one, jeśli jest wyjazd, na przykład organizują, kupują bilety. On tutaj nie raczy, ale on po prostu jest, tak? Jeśli jesteś osobą, która czuje, że jesteś nadużyta finansowo, to jest naprawdę mega czerwona flaga. Na bank jesteś kobietą opcją. Nie jesteś ważna, nie jesteś istotna, jesteś w drugą stronę bankomatem. Uwaga, mężczyźni, tak wykorzystani, was też to dotyczy, tak? Jeśli kobieta nadużywa i czujesz, że to jest raczej, jesteś dla niej tylko bankomatem, a nie człowiekiem, którego kocha, szanuje, z którym chce być, którego docenia, tylko czujesz się jak bankomat, no to też pomyśl o sobie, o co tu wszystkim chodzi. Chodzi o pewną równowagę. Tak, oczywiście mężczyzna fajnie, jak wnosi finansowo, ale jeśli ty masz poczucie bycia nadużytym i wykorzystanym jako mężczyzna, to ewidentnie też jest temat, że to ty jesteś nadużyty po prostu przez kobietę. Także też tu się zwracam do mężczyzn, tak, bo wiem, że mnie słuchają. Opowiada o swoich byłych. Słuchajcie, ja rozumiem, każdy z nas w pewnym wieku, no, no nie jest tak, że
nie miał jakiegoś związku, nie był w jakimś długotrwałym związku, nie ma dzieci czy nie ma byłej żony. Mamy, tak? To jest prawda. Natomiast jeśli ciągle ta osoba jest gdzieś na tapecie, jeśli nawet bezwiednie, a ona to tak zrobiła, a nawet jeśli źle mówi o tej żonie, albo ciągle gdzieś do niej nawraca, albo coś mu się przypomina na przykład wobec swojej byłej, o swojej byłej partnerce i jest to negatywne, to dla mnie oznacza bardzo często, że ta sprawa naprawdę wewnętrznie nie jest zamknięta u tego mężczyzny, a ty jesteś, no cóż, trochę w roli plastra tutaj, tak? W roli uzupełniacza energii, w roli czasu umilacza, w roli, że tak powiem, szpitalu nemocnice na kraju miasta, tak? Że tutaj ty pełnisz rolę osoby, która ma mu coś zapełnić, jakiś ból, brak i pustkę, ale na pewno nie ty jesteś tutaj podmiotem i istotą jakby jego życia. To nie o tobie, tylko on ciągle przeżywa jeszcze jakiś ból. Zobacz sobie, jak jeszcze opowiada o byłych źle, to też źle o nim świadczy, tak? Że nie jest dojrzały, że nie pozamykał pewnych spraw, że ciągle tak naprawdę funkcjonuje z miejsca chłopca, który jest poobrażany na świat i życie, na przykład opowiadając źle o byłych, a samemu, że tak powiem, swojego współudziału w rozpadzie pewnych relacji czy dynamik, w których uczestniczył, nie widzi. To jest na bank słabej jakości mężczyzna. Nie ma kręgosłupa, to jest troszeczkę z innej bajki. Słuchajcie, tacy mężczyźni, miły, usłużny, zawsze na tak, na wszystko się zgadza, nie ma własnego zdania, nie mówi ci nie, kiedy jest to potrzebne. Facet, który sam nie ma granic, tak, któremu ty możesz po głowie skakać, bo bardzo często ten mężczyzna, wiele kobiet jest tak zadowolony, mówi, ty wiesz co, nie, bo co on, on robi tak, jak ja wszystko chcę. Ja mówię, uważaj, zacznie cię zdradzać. Zaczną się zdradzać, dlatego że często to jest układ taki chłopiec potulny, miły, grzeczny, który w którymś momencie nie wytrzymuje, ale na tyle nie ma odwagi, właśnie tej męskiej energii, żeby postawić granicę, to co robi? Zaczyna szukać na boku, zaczyna cię zdradzać i nawet o tym nie wiesz, ale właśnie często to jest dynamika takich relacji, kiedy te kobiety takie dumne, że mój mąż to zrobi wszystko, co ja chcę od niego, jest taki posłuszny mi, no ludzie, tak? Więc taki mężczyzna bez kręgosłupa, taki miły misio, taki bezjajeczny, tak? No, dla mnie bezjajeczny, przepraszam, tak? Zawsze na tak, bez własnego zdania albo nadmiernie miły, to jest też czerwona flaga. Możesz być w pewnym momencie dla niego opcją, bo on tego nie robi, dlatego że naprawdę jest wewnętrznie miły, tylko robi ze strachu, ze świętego spokoju, z takiej rozmytej, rozmymłanej energii, a nie z energii męskiej, bo mężczyzna, który zna swoją wartość, zna wartość kobiety, szanuje kobietę, będzie też ci umiał postawić granice w sposób kulturalny, naturalny, zdrowy, męski, tak? Nie da sobie po prostu chodzić po głowie i to nie będzie agresywne, to będzie po prostu naturalne i dojrzałe. Ta bezkręgosłupowość i ten tak zwany waniliowy, miły pan, no to może być bardzo różnie. Porównuję cię z byłymi, trochę jak w punkcie 27, daję ci do zrozumienia, że nie jesteś tak wspaniała jak jego ex, to tym bardziej, jeśli ci daję do zrozumienia i porównuję, że ty jesteś gorsza, a tamta to była dobra, no proszę cię, ewakuuj się, tak, po prostu, jak usłyszysz takie zdanie, że no a tamta to była taka super, zostaw, wyjdź, zamknij temat w 3 sekundy, bo to jest o twoich granicach i o tym, za kogo ty się wewnętrznie uważasz, nie uważasz się za zbyt wiele. Dzwoni i mówi, że przyjedzie do ciebie nawet wtedy, kiedy się na to nie zgadzasz. Aha, coś tutaj powiem. Te punkty, już bardziej od tego 28-29, to są punkty, które jeszcze mi dostarczyły moje klientki, z którymi miałam zaszczyt pracować w projekcie Bogini Akademia Rubin. No i podczas przerabiania pewnych ćwiczeń one też dopisywały te punkty. Także tutaj bardzo dziękuję za współtworzenie tej listy. Moim klientkom z imion nie będę wymieniać, bo nie wiem, czy chcą. Nie akceptuję twojego nie. Wypomina ci jeszcze po miesiącach, że się na coś nie zgodziłaś. Tak? Czyli jeśli ty masz własne zdanie, czegoś nie chcesz, to jest to odbierane jako atak na niego, jako niechęć, jako zabór czegoś, jako jest to taki mało obrażony chłopiec. Robi dramat, jeśli nie masz ochoty na seks. No nie, tak? To jest pewne wymuszanie dziecięce. Teraz punkt 33 jest bardzo ważny. Czujesz lęk bycia sobą, kiedy jesteś z nim, żeby cię nie wyśmiał albo nie skrytykował. Czujesz się nieswojo, jesteś skrępowana. No właśnie, to jest mega, mega czerwona flaga, kiedy to ty przy nim w ogóle musisz udawać kogoś innego niż jesteś, żeby
w moim mniemaniu go zatrzymać. To znaczy, że to z tobą też jest nie halo, że ty w ogóle używasz siebie, używasz masek, żeby być z kimś, tak? To jest bardzo głębokie pytanie do siebie. Co to znaczy o tobie, że ty boisz się pokazać swoją wrażliwość, boisz się pokazać to, kim jesteś, boisz powiedzieć się, co myślisz, co czujesz na dany temat, ponieważ przy nim możesz poczuć się wtedy umniejszona, ale tak ci na nim zależy, że będziesz się trzymała udawania i łykania, że tak powiem, różnego typu rzeczy przez siebie. Mieszka z rodzicami. Słuchajcie, no tak, dorosły mężczyzna, który mieszka z rodzicami. Ja rozumiem, że nieraz jest sytuacja, w której na przykład ma ciężko chorych rodziców i większy ma sens, żeby on był blisko, tak? Czy ma sens, żeby, no właśnie, to jest chyba jedyny przypadek. Jeśli facet dorosły, dojrzały, mieszka z matką, mieszka z rodzicami, a ma lat 30 parę, 40 czy 50, a rodzice są w pełni sił, czy matka jest szczególnie, jest żyjąca, daje sobie radę. To naprawdę bardzo jest słaby wskaźnik. Ja rozumiem, mógł ktoś na przykład chwilowo mieć jakieś zawirowanie życiowe, nie wiem, stracił firmę, stracił majątek, to się dzieje i chwilowo pomieszkuje z rodzicami, to ma jakiś uzasadniony powód, ale jeśli jest to permanentna sytuacja życia z mamusią w wieku lat 30 paru, 40, 40 paru, czy z mamusią i tatusiem i tak dalej, to jest bardzo, 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 bardzo no, ciężki sygnał, że będziesz dla niego opcją, bo priorytetem, pamiętajcie, jest mamusia. On partnerkę już ma. Mówi ci zaraz, punkt 35, to jest od moich klientek, na to tam nie wpadłam. Mówi na początku waszej znajomości, że twój zawód, praca nie jest sexy, czy jest słabe, tak? No to jest w ogóle, czyli jeśli facet zaczyna w ogóle od umniejszania ci w czymkolwiek, że coś twojego, co ty robisz, jest niefajne, nieciekawe, głupie, jakieś zbyt za bardzo, za dobre, za słabe, za jakieś. No to znaczy, że tutaj idziemy, że tak powiem, w kierunku kobiety opcji. Gada tylko o sobie i swojej pracy, tobą się mało interesuje. Tak, jeśli jesteś w relacji z takim mężczyzną, że tak naprawdę jego świat i wszystko, co jest wokół niego, no to ty wiesz, bo on ciągle ci gada o tym, ale on niewiele wie o tobie, bo on nawet cię nie zapyta, no to jesteś opcją. Pisze codziennie, ale jakieś bzdety, to właściwie o tym mówiłam bardziej już przy gówno SMS-ach. Nie planuje z tobą przyszłości albo żeby utrzymywać stan rzeczy i iluzji. Praca i koledzy są ważniejsi niż ty, czyli też to spotykanie się, ty ostatnia w kolejce do jego czasu. Ten czas dla ciebie jest po spotkaniu z kolegami, spotkaniu z mamusią, załatwieniu jakichś spraw, siłownia, fryzjer, kumple z liceum, ciocia, pies sąsiada, no i wreszcie ty. No tak, no to jesteś opcją opcji. Praca i koledzy nie szuka twojej bliskości i nie umie mówić o uczuciach. Tak, to jest często właśnie tacy zamarznięci, wycofani mężczyźni. To jest może temat jeszcze na jakieś kolejne inne rozważania, natomiast no powiedzmy przechodząc przez tą listę i na tym poziomie, to też jest taki wskaźnik, że bardziej tu będziesz opcją, że to ty bardziej będziesz o coś tutaj walczyć i mierzyć się, niż będzie płynęła swobodna energia z tego. No dobrze, now what, czyli co dalej? Pytania do ciebie. Ile z tych zachowań, które tutaj wymieniłam, opisałam, zauważasz w relacji, w której jesteś, czy w której byłaś, czy które powielałaś, może coś się powtarzało? Drugie pytanie, i to już jest naprawdę do ciebie, bo to też od nas zależy, gdzie my się znajdujemy. Po co tam nadal jesteś? Po co ci potrzebna taka relacja i takie traktowanie? Co to o tobie mówi? Co o tobie mówi zgoda na takie jego zachowania? Niech to będzie tym podsumowaniem tego filmu. Te trzy pytania zadaj sobie. A jeśli zechcesz, to po pierwsze, zalajkuj, zasubskrybuj mój kanał, żeby dostawać treści właśnie dotyczące tych spraw ode mnie. A i zostaw komentarz, który z tych punktów najbardziej ciebie czy dotknęły, czy wzburzyły przyniosły do jakiejś refleksji. Dobra? A jeśli teraz jesteś ciągle wyczerpana huśtawką emocjonalną w relacji, albo doświadczasz właśnie któregoś z powyższych zachowań i nie wiesz, co masz z tym zrobić, jak na niego wpłynąć, żeby się zmieniło, żebyś naprawdę zaczęła dostawać to, co się kobiecie po prostu w życiu należy.
Masz dość zadawania sobie pytań, na czym ja stoję, dokąd to zmierza, co dalej, czy dalej, jak dalej. Albo on jest raz blisko, raz daleko, raz ciepło, raz zimno. Albo wszystko dzieje się na twojej energii, dawaniu z siebie za dużo. Albo nadal tkwisz w bólu samotności po zakończeniu nierównej relacji i być może czekasz, aż on coś z tym zrobi. To i do tego jesteś kochanką, zdradzoną lub w innej nierównej relacji, to proszę cię, wejdź pod ten adres www.projektbogini.pl i abyś skutecznie zaczęła odczarowywać bolesne wzorce, bo o tym tu mowa. Jego zachowania są tylko odpowiedzią na twoje wewnętrzne bolesne wzorce miłości i żebyś zaczęła to już odczarowywać, aby stać się jedyną, najważniejszą priorytetem, taką właśnie, jak jest ci to należne. Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam na następne. Kliknij na projekt www.projektbogini.pl i odczaruj bolesne wzorce miłości. Dziękuję serdecznie. Joanna Grabska.